Panie Marszałku, Wysoka Izbo, logicznie rzecz biorąc, nie da się przywrócić czegoś, czego nie było. I mówienie o tym, że 8 lat temu była jakaś wybitna, wielka praworządność w Polsce, jest po prostu nieprawdą. Nie było w Polsce praworządności i mieliśmy bardzo wiele zastrzeżeń do funkcjonowania sądów. W tej sprawie dotyczącej spraw fundamentalnych, dotyczących wymiaru sprawiedliwości, fundamentalna jest kwestia najważniejsza jedna. Sądy są dla obywateli, nie dla sędziów. Sądy nie powinny być zarządzane i ludzie, którzy decydują o sądach, nie powinno to działać w ramach logiki korporacyjnej wyłączonej spoza kontroli obywatelskiej, reprezentowanej między innymi za pośrednictwem Sejmu, Parlamentu. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni treścią tej uchwały w kontekście tego, co dzieje się z telewizją publiczną po wczorajszej uchwale. Bo o czym jest ta uchwała? Po pierwsze, bardzo krytycznie ocenia ona stan obecny praworządności i z wieloma zarzutami, z przytoczonymi wyrokami Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego nie sposób polemizować. To jest stan faktyczny, to są wyroki, które są w obiegu prawnym. Ale konkluzje z tej uchwały, które jest właściwie stwierdzeniem, jak ocenia rzeczywistość w Polsce większość sejmowa, są następujące. Po pierwsze, apel do członków KRS-u, by zrezygnowali, który jest marnowaniem czasu, bo doskonale wiemy, że nikt po tym apelu Wysokiej Izby z niczego nie zrezygnuje. A druga konkluzja to jest apel do prezydenta RP i innych organów administracji publicznej, żeby kierując się tą uchwałą przywracały praworządność. Otóż proszę Państwa, Wysoka Izbo, jeżeli po tej uchwale policja ma wejść do KRS-u, wyłączać karty magnetyczne i dostęp do KRS-u sędziom KRS-u, tak jak się wydarzyło to dzisiaj ze 150 pracownikami telewizji publicznej, to będziemy mieć kolejne pole niepraworządności, kolejne pole nadużyć, kolejne pole brutalnej walki politycznej. Jeżeli chcecie doprowadzić do zmian w tych ważnych kwestiach, to powinniście doprowadzić do zmian ustawą. Nie uchwałą, to nie jest droga do naprawy, zmiany czegokolwiek. Uchwałą, która będzie polem do kolejnych nadużyć i działań władzy wykonawczej w tym momencie wchodzącej w spór dotyczący wewnętrznego funkcjonowania władzy sądowniczej, nic nie uczynimy. Sądy trzeba naprawić. Trzeba sprawić do tego, że sprawy zaczną być wreszcie szybko rozpatrywane, że Polacy, polscy przedsiębiorcy, polscy obywatele będą mieć poczucie satysfakcji z tego, jak funkcjonują sądy. Powinno to być kompleksowe, a wy proponujecie tutaj odezwy moralne o wątpliwym, a właściwie niemożliwym do osiągnięcia skutku. Pokażcie propozycje naprawy sądów, odciążenia ich, scyfryzowania, zwiększenia nadzoru na tym, jak funkcjonują sędziowie. Będziemy was popierać. Tej uchwały w tym brzmieniu Konfederacja nie poprze. Wczoraj wstrzymaliśmy się w uchwale dotyczącej funkcjonowania telewizji publicznej. Jak widzimy dzisiaj skutki tego, że nie byliśmy przeciw, to widzimy, że tu musimy być zdecydowanie przeciw. Naprawcie sądy, naprawcie wymiar sprawiedliwości, zmieńcie to, jak one funkcjonują, zaproponujcie kompleksowe reformy w formie uchwały, dyskutujmy na temat tego, będzie nadzieja na zmiany. Z rzeczy, które na pewno wynikły z tej dyskusji nad tą uchwałą, niewątpliwe jest to, jak patrzę, w jaki sposób wypominali posłowie nowej większości wynagrodzenia i diety członkom Krajowej Rady Sądownictwa, posłom w tej Radzie. Skutek tego jest taki, że postanowiliśmy przygotować projekt ustawy, która zabierze parlamentarzystom, posłom i senatorom będącym w Krajowej Radzie Sądownictwa dodatkowe uposażenie, żebyście sobie niczego nie wypominali. Uważacie, że to nie jest dodatkowa praca, to nie są dodatkowe obowiązki, to jest tylko jakiś zaszczyt i ciało honorowe, to zlikwidujmy to wynagrodzenie, w tą stronę pójdziemy, zgłosimy taki wniosek. Chcecie przewracać praworządność? Połóżcie projekty ustaw, nie bawmy się w jakieś pustosłowie uchwały, chyba że one mają mieć tak dewastacyjny skutek, jak wczorajsza uchwała w sprawie mediów publicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko odniosę się krótko też, żeby uzupełnić stan...